Cześć! Czy trzeba się bać szatana? Nie. I właściwie to wszystko. Cześć. Nie, żartuję. Taki żarcik. Zapraszam was na film. Zapraszam was na odcinek. Na film w sumie. Dziś znów sobie wracamy do świętego Szarbela. Jak ktoś mi tam w komentarzu upomniał, że to nie jest Harbel, tylko Szarbel. Tak, dziękuję. Do świętego Szarbela, który również się wypowiada na temat diabła, ale nie na temat diabła jako diabła, tylko na temat diabła w kontekście Boga. Ponieważ generalnie nie ma sensu w ogóle o złym duchu mówić, gdyby nie to, że on istnieje. Właśnie. Generalnie za dużo się mówi o złym duchu, mówiąc tylko o demonie. Dlatego, jeżeli mówimy o złym duchu, to po to, żeby wiedzieć, że możemy się opisać albo po złej stronie mocy, przegranej, luzera, frajera, czyli demona, albo po dobrej stronie mocy, Chrystusa, który już dawno, a dokładnie przez swoje zmartwychwstanie, demona pokonał. Pytanko jest takie, po której stronie chcesz się opowiedzieć. Oczywiście możemy w ogóle nie mówić o szatanie i mówić tylko o Bogu i to będzie najlepsze rozwiązanie, ale jak się okazuje, najwięcej pytań, jakie kierujecie do mnie, dotyczą właśnie istnienia osobowego zła. A że nie jest to wiedza moja, którą wam tutaj przekazuję, tylko wyczytana, przestudiowana i przemodlona również, bo tak, ja się też modlę, staram się, to chcę się z wami tym moim doświadczeniem wiary podzielić. Dobra, mogę teraz? Dzięki. Wyznaj swoje grzechy, aby zniszczyć zło, które mieszka w tobie. Rzecze święty Szarbel. I na tym również moglibyśmy już zakończyć. Jeżeli wyznajemy swoje grzechy, czyli oddajemy je Bogu w sakramencie spowiedzi, szatan naszej duszy zostaje zniszczona, może lepiej to można ująć, zostaje z naszej duszy wyrzucony. Święty Szarbel rzecze coś takiego. Kiedy Chrystus powstał z martwych i zwyciężył diabeł, upadł i został pokonany. Ci, którzy się Jemu oddadzą i wejdą na Jego drogę, szybko upadną. Nie trzymaj się szatana. Jego zamiarem jest zafałszowanie obrazu Boga w umyśle i sercu człowieka. Zafałszowanie również twojego obrazu w twoich oczach. On chce, żebyś błędnie pojmował Boga i mylił się co do samego siebie. Szatan chce, żebyśmy źle rozumieli, kim jest Bóg, a źle rozumiejąc, kim jest Bóg, źle rozumieli, kim my sami przed sobą i przed innymi jesteśmy. Bóg jest Ojcem sprawiedliwym i miłosiernym, ale Ojcem. Każdy człowiek jest dzieckiem, synem, córką Boga. W związku z tym Bogu jako Ojcu zależy przede wszystkim na tym, żeby każdy człowiek, nawet największy grzesznik, a szczególnie ten największy grzesznik, poszedł do nieba i już tu na ziemi miał niebo. Ponieważ podobno któryś to ze świętych chyba powiedział, że tak jak żyjemy tutaj na ziemi, czyli jeżeli nasze życie ziemskie jest takim duchowym niebem, bądź duchowym piekłem, tak również będziemy żyli po śmierci. Tak jest, to się tak fajnie, a może i nie fajnie przekłada na życie wieczne. Biskup Grzegorz Ryś w książce Skandal Miłosierdzia, analizując przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, napisał coś takiego. Porównując tych dwóch synów, tak, syna marnotrawnego, który w ogóle całą kasę przeimprezował, wziął od ojca to, co się mu należało, ojciec musiał mu dać, bo taka była tradycja, że ojciec tę kasę po prostu mu musiał dać, która mu się synowi jego należała. Synowi czy synu? Natomiast kiedy wraca syn marnotrawny do domu, jego brat jest obrażony, że ojciec go przyjmuje i w ogóle robi imprezę i
zaprasza kumpli, sąsiadów i całą wiochę i wszyscy się cieszą. I biskup, arcybiskup Grzegorz Ryś, ordynariusz archidiecezji łódzkiej mojej, z czego jestem dumny, napisał coś takiego, że nawet będąc w kościele można być z daleka od Boga. Nawet będąc w domu, a tym domem jest kościół, można być z daleka od Boga, ponieważ syn, który nie był marnotrawny, nie był w stanie nie tylko pogodzić się z tym, że ojciec przyjmuje syna marnotrawnego, ale przebaczyć swojemu bratu, że ten wrócił do domu, jak całą kasę przewalił, przeimprezował i w ogóle po prostu się zabawiał. I wraca do domu, ojciec go przyjmuje. Jego brat mówi, co jest grane, chłopie? Jak tak można? Rzecze do ojca. Przecież ja przy tobie cały czas byłem i ty mi żadnej imprezki nie zrobiłeś i nie podziękowałeś mi nawet. A ten wraca, ty nawalony, bidny, bo wszystko przeimprezował i go przyjmujesz. Można być w kościele i można w tym kościele być z daleka, czy daleko od Boga. Można być w domu i można być daleko od tego domu, czyli od Boga, od nieba. Wracając do świętego Charbela. Szatan zakłamuje, zniekształca i zwodzi. Tam, gdzie powinieneś się uniżyć, próbuje cię wywyższyć, a poniża cię, gdy zasługujesz na docenienie. Czyli szatan powoduje, że nie umiemy samych siebie zrozumieć, a może inaczej, zakłamuje nasz obraz i wmawia nam albo fałszywą pokorę, albo pychę, znaczy wmawia, albo nas prowadzi drogą fałszywej pokory, gdzie ewidentnie w sytuacjach, w których rzeczywiście należy nam się uznanie, wmawia nam, nie, to nie twoja sprawa, to nie twoja zasługa. Albo wiedzie nas drogą pychy i zarozumialstwa, zarozumiałości, wynoszenia się ponad innych. Próbuje cię powstrzymać, kiedy powinieneś iść i popycha cię do przodu, kiedy powinieneś stać. Tak czyni szatan. Przez niego mówisz wtedy, kiedy powinieneś zamilknąć i milczysz, gdy twoim zdaniem jest się wypowiedzieć. Na przykład publicznie w sprawach dotyczących wiary i moralności. Szatan może nam wówczas wmówić, że nie powinniśmy się wypowiadać, bo przecież zabieranie zdania w sprawach, na przykład społecznych, to będzie wyraz naszej pychy. A przecież wiara to jest sprawa indywidualna, tak? Nie. Wiara to jest sprawa publiczna, ponieważ Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy się między sobą dzielą swoim doświadczeniem wiary. Kościół to nie jest jedna osoba, oddzielna, oddzielona, jako samotna wyspa. Kościół to wspólnota, czyli jakaś rzeczywistość publiczna. Próbuje przekonać cię do pośpiechu, gdy należy zwolnić. I spowalnia cię, kiedy trzeba, abyś przyspieszył. W każdym przypadku chce cię zawieść. W każdym przypadku chce cię zwieść. Diabeł jest największym oszustem i fałszerzem, podstępnym kłamcą. Nasz pan i nauczyciel nazwał go ojcem kłamstwa. Nigdy nie wierz demonowi. Czyli nigdy nie idź drogą fałszywej pokory i pychy, bo jedno i drugie wynika ze złego obrazu Boga i ze złego obrazu samego siebie. Jaki powinniśmy mieć obraz samych siebie? A taki, że mimo tego, że jesteśmy grzesznikami, to jesteśmy dla Boga najważniejsi. Ponieważ, jak tu arcybiskup Grzegorz Ryś często mówi i pisze, Bóg nie potrafi gniewać się na nas, będąc miłosiernym. Miłosierdzie, w cudzysłowie, zmusza Boga, żeby zahamował swój gniew wobec nas, co nie oznacza, że nie jest sprawiedliwy. Chrystus przyjdzie na ziemię jako sędzia sprawiedliwy, a nie Chrystus miłosierny. Teraz jest czas miłosierdzia, więc korzystajmy z tego. Diabeł nigdy nie przychodzi pod swoją prawdziwą postacią, ani nie kusi nas jako brzydka istota. Dobrze wie, co nam się podoba i co nas przyciąga. Szepcze ci do ucha,
To, co lubisz słyszeć, pokazuje to, na co lubisz patrzeć, daje rzeczy, które lubisz dotykać i karmi cię tym, co najbardziej ci smakuje. Diabeł zawsze jest pod postacią przyjemności i fałszywego dobra. Zresztą, gdyby pokusy nie wiązały się z przyjemnością, to ludzie by po prostu nie grzeszyli. Prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy obrzydliwego oblicza demona, takiego realnego gdzieś w jakiejś postaci takiej materialnej, ponieważ gdybyśmy zobaczyli demona twarzą w twarz, face to face, to zapewniam, przynajmniej mówię to oceniając samego siebie, że gdybym demona zobaczył takiego, jak on naprawdę wygląda, to bym zrobił wszystko, żeby po takim widzeniu nigdy więcej nie grzeszyć, bo bym miał świadomość opierającą się już na widzeniu, czyli na pewności takiej nawet rozumowej, a nie na wierze, że szatan istnieje. Przykład kolejny, ktoś kto oglądał obie części obecności, taki film i obie części Annabelle, laleczki Annabelle, wie dokładnie, że choć w filmach obecność czy Annabelle, tak, przeklęta laleczka jest na potrzeby filmu oczywiście przedstawiona z obliczem takim budzącym grozę, to tak naprawdę laleczka Annabelle w rzeczywistości, bo ona istnieje i znajduje się w Muzeum Okultyzmu Warrenów w Stanach Zjednoczonych. Laleczka Annabelle wyglądała bardzo miło i sympatycznie. Zresztą zobaczcie sami. Gdy oszust fałszuje złoto, zamienia je na coś bardzo podobnego, lśniącego i żółtego. Tak też robi diabeł z obrazem Boga, który jest miłością. Bierze to, co ludzie nazywają miłością i miesza z Bogiem, który nią jest. Instynktowne uczucia namiętności, więzi uczuciowe, zniewalające przyzwyczajenia służą diabłu do zwodzenia człowieka, gdy szuka on Bożej prawdy, życiodajnej miłości. Jedynym celem diabła jest powstrzymać tych, którzy idą w kierunku Pana. Próbuje to na trzy sposoby uczynić. I teraz święty Szarbel wymienia trzy sposoby, przez które działa demon. Spycha cię z obranej ścieżki, wymyślając wciąż nowe cele, które cię do oczywiście niego przyciągną i które spowodują, że porzucisz poprzednie cele. Czyli diabeł wciąż miesza w naszej głowie i przez to miesza w naszym sercu. Bo jak coś nam racjonalnie się nie zgadza, to od razu wkrada się niepokój do naszego serca, zamieszanie uczuciowe, emocjonalne. Porzucamy cel, który sobie na przykład w czasie modlitwy czy podczas sakramentu spowiedzi obraliśmy, a musimy wiedzieć, i to papież Franciszek kiedyś powiedział, że wszystkie natchnienia i myśli, które do nas przychodzą w czasie sakramentu spowiedzi, pochodzą od Ducha Świętego, ponieważ do konfesjonału, do tej rzeczywistości, w której wydarza się spowiedź, nie ma dostępu zły duch. Oczywiście można by tu podać przykład świętego ojca Pio, do którego czasami przychodził diabeł pod postacią eleganckiego człowieka, który się spowiadał, ale to jest wyjątek. Nikt z nas chyba świętym ojcem Pio nie jest, a jeśli jest, to wiedzcie, że święty ojciec Pio dziennie odmawiał 18-20 różańców. Jesteś świętym ojcem Pio? To módl się na różańcu. Drugi sposób, za pomocą którego diabeł chce nas odciągnąć od Boga. Będzie chciał, żebyś przewrócił się i w ten sposób przerwał swoją wędrówkę. Zastawi na ciebie sidła, w które wpadniesz. Sidła, czyli będzie ukazywał ci pokusę pod postacią przyjemności, a nawet i dobra, która będzie miała cię odciągnąć od nieba, od kroczenia do nieba, od tego, aby swoje słabości oddawać Bogu i na przykład uczęszczać, przystępować do sakramentów świętych, do spowiedzi Eucharystii. Trzecie. Będzie cię popychał, zmęczy cię i zniechęci, żebyś tylko się zatrzymał i zaczął wracać. Najważniejsze dla niego jest to, żebyś nigdy nie dotarł do swojego prawdziwego celu. Acedia.
zakonnicy, mnisi benedyktyńscy, którzy naprawdę mają fajnie rozkminione te wszystkie pokusy diabelskie i wszystko to, co jest związane z rozwojem duchowym, mówią o czymś takim w życiu, w rozwoju duchowym, jak acedia, czyli zniechęcenie, duchowe zniechęcenie, duchowe odpuszczenie sobie, kiedy nam się wydaje, że modląc się, chodząc do spowiedzi, starając się naprawdę wszystkich ludzi kochać, nikogo nie oceniać, być pokornym, nie okazywać zrozumiałości, kiedy stwierdzamy, że kurde, to wszystko nie działa, no jest bez sensu, no już tyle się spowiadam, cały czas te same grzechy, i wkrada się acedia, czyli duch, demon zniechęcenia. Demon zniechęcenia. Nie duch, tylko demon zniechęcenia. We współczesnym świecie, gdzie ludzie się bardzo szybko zniechęcają, bo przecież współczesny świat jest oparty na tej całej kulturze obrazkowej, czyli wszystko musi być dynamiczne, wszystko musi być bardzo takie jakieś... ściągające oko i ucho. Cały czas coś się musi dziać i ludzie po prostu mają ADHD, ABC i ABS, po prostu cały czas wszędzie te obrazki. Bardzo szybko się zniechęcamy, ponieważ nie potrafimy konsekwentnie trwać w dążeniu do obranego celu. Punkt pierwszy, czyli sposób odciągania nas od Boga, szatański sposób, to ciągłe wskazywanie nam nowego celu, żebyśmy nie kroczyli do tego konkretnego celu i osiągnąwszy go, wyznaczali sobie dopiero wtedy kolejny. Wszystko, co gromadzi i jednoczy wokół dobra, pochodzi od Boga, pisze święty Szarbel. To, co dzieli i rozprasza, pochodzi od diabła. Ponieważ diabeł, diabolos, diabolis w języku greckim, to jest ten, który dzieli. Dia, czyli podwójny, stąd dialog. Dwa słowa, dialogos. Na początku diabeł sprawia, że człowiek się śmieje, aby na końcu wtrącić go w rozpacz. To właśnie wtedy, kiedy jeszcze się śmieje, zabiera go do piekła, a tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Człowiek, który teraz weseli się z diabłem, z pewnością później będzie płakał. Co to oznacza? To oznacza, że w nasze życie tutaj na ziemi, ludzkie, chrześcijańskie, katolickie, wpisane jest cierpienie. I to nieprawda, że jeżeli będziemy z Bogiem żyli blisko, to będziemy unikali cierpienia. Chrystus był, jest i będzie Bogiem, jest Synem Bożym i nie zostało Mu oszczędzone cierpienie, i to w tej postaci, w tej formie najgorszej. Samotności, kiedy Bóg Ojciec Go opuścił na krzyżu, samotności również wobec ludzi, kiedy sam się modlił w ogrodzie Getsemani przed tym, jak został aresztowany. Cierpieniu okrutnym, okropnym przez śmierć na krzyżu, jedną z najbrutalniejszych śmierci, jaką człowiek wymyślił w swoim diabelskim, w cudzysłowie, geniuszu. Chrystusowi cierpienie nie zostało oszczędzone, zatem dlaczego ma być oszczędzone nam? Przecież moc doskonali się w słabości. Gdyby Chrystus nie cierpiał i nie umarł, to by nie zmartwychwstał. Jeśli nie będziemy cierpieć i nie będziemy tego cierpienia oddawać Bogu, to nie zmartwychwstaniemy. A cierpieć będziemy na pewno. I teraz mamy dwa wyjścia. Albo cierpieć egoistycznie i te cierpienia trzymać dla siebie i z tego nic nie będzie. Albo cierpieć, bo cierpieć będziemy, i te cierpienia oddawać Bogu, aby On przemieniał je w swoją moc. A to oznacza tylko tyle, albo aż tyle, że Bóg będzie obecny w naszym cierpieniu. Jak to działa, to trzeba doświadczyć tego duchowo. Obecność Boga w cierpieniu nie jest do wyjaśnienia, rozkminienia racjonalnego. To nie jest nawet uczucie, emocja. Tym bardziej to nie jest uczucie ani emocja. Obecność Boga w moim, twoim cierpieniu to doświadczenie wiary, czyli coś, co wymyka się rozumowemu pojmowaniu tego. Diabeł nienawidzi oblicza Boga, nienawidzi człowieka, który przyjmuje to oblicze i chce jak najszybciej je zniekształcić.
Jedyny sposób, w jaki szatan może wykrzywić wizerunek Boga w człowieku, to zatrzymać w nim działanie Bożego Ducha. Później zostaje już w tej osobie tylko oblicze zwierzęcia. Pragnieniem szatana jest zamieniać ludzi w bezmyślne bestie. Arystoteles był sobie taki filozof dawno, dawno temu w starożytności. Bardzo ogarnięty i bardzo mądry. Naprawdę bardzo mądry. Kiedy się zastanawiał nad tym, w którym miejscu umieścić człowieka w tej hierarchii między zwierzętami a istotami niecielesnymi, wymyślił taką definicję animal rationale. Animal, czyli człowiek, jest zwierzęciem, racjonale rozumnym, czyli ma w sobie coś ze świata zwierząt, tego niższego, o półkę od nas, i coś ze świata niezwierzęcego, czyli rozumność. Jeżeli wyłączymy nasze racjonale, tak od strony ludzkiej to rozkminiając, to zostaje w nas tylko zwierzęcość, bycie zwierzęciem. A Chrystus mówi coś więcej. Jesteś animal racjonale spirituale. Teraz wymyśliłem to. Animal racjonale spirituale. Jesteś zwierzęciem rozumnym, duchowym. Jesteś jedną nogą jakby w świecie aniołów. No. Ostatni punkcik na dziś. Broń przeciwko złemu. Pierwsze. Prawdomówność. Każde słowo prawdy, jakie wypowiadasz, jest strzałą wycelowaną w serce złego. A każde szczere wyznanie grzechu jest włócznią, którą przeszywasz serce demona. Pierwsze, prawdomówność. Drugie, pokora. Szczerość i pokora to dobra spowiedź. Wyznaj swoje grzechy, a zabijesz zło, które jest w tobie. Diabłu zależy na tym, aby odłączyć cię od Boga. Uważaj, próbuje cię oddzielić od Niego nawet wtedy, gdy jesteś przy Nim. Odsuwa cię od pojmowania znaczenia słów, którymi się modlisz, i zwraca twą uwagę na same słowa. Tu jest taka jakby rada dotycząca modlitwy. Kiedy się modlimy, no właśnie, są różne szkoły w sumie dotyczące modlitwy. Jedni uważają, że powinniśmy się koncentrować na słowach, które wypowiadamy. Drugie, na przykład w przypadku Różańca Świętego, na tajemnicach, które rozważamy. Generalnie i Ojcze Nasz, i Zdrowaś Mario to są modlitwy, które pochodzą bezpośrednio od Boga. Dlatego Różaniec ma tak ogromną moc. Ojcze Nasz to jest modlitwa, którą nauczył nas Jezus. Zdrowaś Mario to jest pozdrowienie anielskie, które Maryi, pięknej Miriam, Kecharitomene, czyli pełnej łaski, przyniósł w czasie zwiastowania Archanioł Gabriel. Dlatego moc różańca jest ogromna. Dlatego różaniec jest najlepszą bronią obok sakramentów świętych, aby demon od nas uciekł z rykiem. Won, demon, do piekła. Amen. Nie będziesz w stanie zmierzyć się z diabłem, jeśli nie uklękniesz przed Bogiem. Diabeł nie wejdzie przez zamknięte okna i zakneblowane drzwi. Diabeł wchodzi przez drzwi, które są otwarte. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże.